What up, Casper? Wodę, tylko wodę. Szalenka. Guten Tag aus Chemnitz. Hello from Chemnitz. Dzień dobry z Chemnitz. pierwszy mecz, druga runda. No wiemy, jak Chemnitz gra. Przegraliśmy ten pierwszy mecz po słabe czwarta kwarta. Ale też nie byliśmy 100% z naszymi zawodnikami. Dzisiaj no, zobaczymy, jak to będzie wyglądał. I dla nas jest finał, musimy wygrać, żeby mieć szansę na następną rundę i to będzie walka przeciwko ten jeden z najlepszych zespołów z Niemiec. Jesteśmy po żytówce, zawodnicy odpoczywają przed meczem, a my zwiedzamy Chemnitz. Jesteśmy w Saksonii, w trzecim mieście, największym, po Lipsku i Dreźnie? Dreźnie, o Drezno, o, moje miasto Drezno, kocham Drezno, ja jestem w Chemnitz. Idziemy zobaczyć pomnik Karola Marksa. Tramwaj nadjeżdża, mam nadzieję, że uda nam się kupić bilety, bezpiecznie dotrzeć do hotelu. Dojechaliśmy do nowego rynku miejskiego. No i Marks, przed nami nowy ratusz, trzeci w Chemnitz. Zwiedzamy dalej. Dotarliśmy do pomnika Karola Marksa, który mimo że tutaj nigdy nie był, to miasto do 1990 roku nosiło nazwę Karol Marx. A że okno pogodowe nam się kończy, to uciekamy do hotelu i widzimy się na meczu. Na razie. Cześć, Kos, co tam przygotowujesz? Witam, witam. A oglądam jeszcze, jesteśmy po odprawie już ostatniej. Zawodnicy obejrzeli wideo, jesteśmy po obiedzie. Oglądam sobie jeszcze ostatnie spotkanie zespołu Chemnitz ligowego z zespołem Tübingen. Ostatni taki jest przegląd zespołu. Zawsze można jeszcze jakąś ciekawostkę zobaczyć, podpowiedzieć zawodnikom. Także no, niebezpieczny bardzo zespół, grający bardzo atletycznie, szybką koszykówkę. Jeżeli chodzi o obronę, to mają bardzo prosty system obrony. 90% akcji switchują z zawodnikami wysokimi, obwodowymi, także naprawdę grają bardzo fizycznie, atletycznie, szukają prostych rozwiązań. No naprawdę bardzo, bardzo groźny zespół. W początku był uznawany za faworyta naszej grupy i to potwierdził. Na razie bez porażki. W lidze niemieckiej też bardzo dobrze sobie radzi. Tylko jedna porażka w 7 spotkaniach, więc na pewno trudne przed nami wyzwanie. Ale analizując mecz w Stargardzie, było widać, że były bardzo dobre momenty naszej gry i trzeba się ustrzec z tych takich prostych błędów, strat, z czego zespół Chemnitz bardzo, bardzo dobrze to wykorzystuje.
w naszym meczu mieli dużo tych łatwych sytuacji w szybkim ataku po naszych stratach, więc na pewno jeżeli zatrzymamy to i będziemy ograniczali ich największe atuty, jest szansa, aby powalczyć tutaj o zwycięstwo. Także wszyscy będziemy gotowi. Tutaj zawodnicy jeszcze dostaną do szatni małą ściągawkę z zawodnikami. Podstawowe informacje, tak, pozycja, czego możemy się spodziewać, starterzy tutaj obwodowi, zawodnicy wysocy, także jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję, że tutaj słyszałem, że liczna grupa też kibiców przyjeżdża do Kienic ze Stargardu, więc myślę, że szykuje się bardzo, bardzo fajne spotkanie. Mam nadzieję, że przedłużymy te nasze szanse na wyjście z grupy. Wszystko okaże się wieczorem. Somewhere.